Hej, siemanko wszystkim, z tej strony Bojon, Rescue Heroes Everyday 2014. W końcu mogę to nagrać, jestem prawie w pełni zdrowy, mogę nagrywać. Jej, fajnie, fajnie, fajnie. Ale co tam, dobra. Więc tak, analizując ostatnie komentarze, co pisaliście, tęsknimy za serią tym, a to. Ja czytam wszystkie komentarze. Tylko mi nie piszcie, kurde, na Facebooku, tam mam fanpage, jest oczywiście w opisie jest link do profilu na Facebooku, tam do fanpage'a, tam możecie lajkować, tam dostajecie też informacje, kiedy na przykład live będzie, czy coś, tam kurde w GTA, czy coś. I tam pojawił się jeden taki komentarz, który mnie zaciekawił najbardziej, dlaczego grasz w tą amerykańską wersję Rescue Heroes Everyday 2014 lepiej wyglądało to na niemieckich pojazdach. A więc tak, kolego, odpowiedź jest prosta. Ile można grać niemieckimi jednostkami? Grałem w Emergency 3, 4, 5 na niemieckich jednostkach. No powiedzmy, Emergency 3 akurat było na Los Angeles modzie od połowy, ale było. I już mam po prostu dość niemieckich jednostek. Ile można grać niemieckimi jednostkami? Chciałem spróbować coś, co jest na amerykańskich. Na przykład na Los Angeles. Bo tutaj akurat to są amerykańskie po prostu. I to jest wytłumaczenie, dlaczego gram właśnie w tą wersję amerykańskich jednostek. Więc dobra. Co było w poprzednim odcinku? Chyba dostaliśmy dostęp do tego ambulansu. I coś, co będzie następne, to co to jest w ogóle? Heavy, risky, to bla 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 bla. A, tutaj mamy chyba gaśniczy, a ty jesteś czym? A ty możemy otwierać po prostu pojazdy chyba, dobra. Czekajmy, może ktoś awansuje, ktoś się nauczy czegoś lepszego. Nowak, jak tam u ciebie? Kanten, bla 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 bla, lekturę, no. O, jeszcze. Alejandro, Vincent. Dobra. Nic. Okej. Ralph tam ćwiczy. Ralph ostro ładnie sobie tutaj szkotkuje. Dziękuję za ostatnią lekturę. Mogę teraz uważać bardziej na całe wyposażenie. Lepiej uważam na wyposażenie, bla bla. Bla 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 bla. I takie tam story gada. Co my tu mamy? Tutaj nic nie mamy. Tu mamy auto, które się nie pali. O, mamy alarm. Bicycle accident in the village. Wypadek motocyklu w wiosce. Proceed to dispatch. Więc co będzie potrzebne? Będzie potrzebne na pewno ambulans. Tych dwóch typów. Confirm. I tutaj. A, bierzmy we dwóch. Tak, no i jedziemy na misję. Mamy wypadek motocyklu w wiosce jakiejś, musimy pewnie tam coś rozciąć. Kurde, jedziemy ostro, gdzie jesteście? Jadą, chłopcy radarowcy, ale tu się podziało, no. A bicykl? Kurde, to rower jest, a nie motor. Jezus, Mary. My English is very good. If you know what I mean. Zdać się. Silent. Da, teraz ty. Torba doktora. McDonald, dobra. Train victim. Tak. Ty kurde, blacha. No właśnie. Muszę wjechać tu chyba, co? Yes.
Tylko czemu nie mogę go wydostać? Uwolnić ich muszę, tak? Dobra. No nie wiem, co to mamy. O, jest taki ekwipunek. Dobra, mamy. Sprawdź go jeszcze. Tak. Weź noszę. O. Podejść i wydostań go. Pokaż mi to z tej strony. Z tej mi otwierasz go, czy nie? Nie powinien sam tego otwierać, bo to tak nie wygląda. Przynajmniej czterech strażaków, albo nawet więcej otwiera taki pojazd. Co, on nie żyje, czy co? Dobra. Odłóż to. No tak. Dobra, ty weź mu pomóż. Dobra, no to trochę zbugowany jest, ale co tam. I oddajcie go do karetki. A ty, McDonald, Kentucky, kurde, chicken. Zapraszamy tu. No tak, przeszedł sobie przez auto, no czemu nie. Odejdź stąd. Tu hospital. Dobra, pojechał sobie do szpitala. A czytałem też właśnie, zapomniałem jeszcze o tych waszych komentarzach. Ktoś się pytał, dlaczego czasami pojazd, jak jedzie do szpitala, to się zatrzymuje gdzieś w tym miejscu, albo gdzieś tam zatankować jeszcze raz. Po prostu to się łaguje na tak zwany spawnie. Tutaj po prostu on jedzie sobie, na przykład sygnał macie włączony, często się łaguje właśnie jak jedzie na sygnale z powrotem. On się zatrzymuje, tutaj musicie go po prostu gdzieś cofnąć w to miejsce, wysłać jeszcze raz i on pojedzie z powrotem. To jest bardzo łatwe do naprawy, na pewno połapiecie. Czemu mi dwóch zaznaczyłeś? Proszę wziąć mi stąd w to. Weź go tam jeszcze, popatrz, co mu się dzieje. No, szybciej tam McDonald. Tak, odgryzuj, nie wiem, gruz ma czy co, weź go odgarnij tam szybciej. Tak, strażak, pomóż mu. Bardzo szybko biegasz, bardzo mi się to podoba. Tak. A tak, cieplicie go na podłogę, nie ma co, najlepiej na świecie. Patrzcie, może teraz będzie. Jedzie, jedzie, jedzie. Zobaczymy, czy się zatrzyma. Nie, nie zatrzymał się. Dobra, misja udana, 2000 zł dla nas, 5 minut. Więc tak, reszta tutaj coś robi, tu jest Daytona repararowane. Więc tak, co zrobiliśmy? Totalne misje, rescue i coś tam, jakiś ogień był, zaproszenie ognia. Mamy jedno takie, jedno takie. Wszyscy ok? Chyba wszyscy ok. Tak myślę. Chyba. Nie mieszam. Palący się bar. Bar się pali. Będzie potrzebny strażak tylko. No to bierzemy strażaków. Cyk. Chyba będziemy musieli zatrudnić więcej strażaków. Wiecie, bo dwóch strażaków to pójść w przyszłości się... mało zdadzą, że tylko dwóch będzie, ale... Ło, tutaj spokojnie dwóch wystarczy. Malina. Pięknie, dobra. Proszę wysiąść. Klik. Nowak.
Więc tak, mina podczepiasz. O, fajnie tutaj nawet. Kurde. Ty? Alejandro? Alejandro, Alejandro. Tio? I malina tu. Jest tak, zaatakuj. Krótsze blaszka. Biegaś! Mamy nieskończone źródło wody. Podłączymy się. Właśnie. Jak o tym mówiłem, to pięknie. Gasimy. Ogień pójdzie w dół. Te pojazdy się spalą. No to takie akcje to normalnie to wysyłają więcej jednostek. Ach, kurde, z trzy wozy by tu stały przynajmniej. Obładowane, kurde. Pop same brzegi strażakami. A jak? Kurczę, ogląda się filmiki na YouTubie. To się wie. Przynajmniej tak Amerykańcy robią, chociaż w Polsce też takie widziałem, że byle pożar, jakieś tam mieszkania, no to ta się więcej wysyła z 3-4 pojazdy do małego mieszkania nawet. Wiadomo, że szybciej i sprawniej to działało. 2500 zł. Dobra, więc tak, jak to już mówiłem, będziemy musieli zatrudnić więcej osób. Więc tak, co my tu mamy? Mamy wynajęcie, o, jakiegoś typa. A nie, to jest mój typ. No dobra. Też nie. O, tutaj mamy. Więc tak, co tam mamy? Ty jesteś jakimś typem. Ty też jesteś typem. Ty też i ty, i ty. Ty co możesz? Jesteś dobrym atletą. I dobrym kucharzem. Senior Firefighter. Hire. Mam cię. Firefighter. Senior Firefighter. Kolejny. Mamy jednego w tym. Mamy. Nie mamy w kantynie. Czyli wzięliśmy już jednego do kantyny. Co ty tu masz? Strategiem. Jesteś dobry? Jeżeli co? Large number is dispatching alerts. No, to może być ciekawe. Hire. Kupmy może jeszcze jakiś pojazd. Tu mamy małą cysternę gaśniczą. Lekki pojazd ratowniczy. Ciężki pojazd ratowniczy. Pojazd z tymi zwierzami, ale ja wezmę tą, bo to się na pewno przyda. Weźmiemy jakiś kolor, wybierzemy. A może standard, tak, pure urheisz. Dobra. Co? Jest? Jest, jest. Mamy dwóch nowych, elegancko. Więc tak, panie. Kantyna. Ty masz bardzo fajnie wszystko tutaj, ale my potrzebujemy kogoś do kantyny, dobra. A pan... Kurde, atleta musi poćwiczyć trochę. Tak widzę, że kurczę, coś mu nie idzie. I w międzyczasie już zaczniemy następną misję. Kurczę, więcej, więcej, więcej. Tutaj się Nowak. O, Nowak, właśnie, gratulacje z awansu. Jeszcze, ucz się, ucz się. Mamy nową misję. Kolejny na Dry Rail Crossing. Wypadek na torach. Co potrzebujemy? Potrzebuję fire engine. Dobra, Nowak. Gdzie jesteś? Nowak i Alejandro. Light rescue. Ty i ty. Dobra, ambulans. I do misji, prosimy. Wszyscy przyjechaliście. Dobra, bez syren. Za dużo włączania. O kurde. Ja się wyłożę, no normalnie opala mi się tutaj. Kurczę, co to golf? Tak, dobra, wy se na bok odjeżdżcie.
Również pierwszeństwo. Pożar. Proszę wysiąść. Szybko. Tak. Podpinamy. Kładziemy. Atak to atak. No i podejdź teraz. I kurde, zaatakuj. Dobra. Ktoś jest w środku. To już nam pokazało. A ty tym pojazdem podjedź tu. Dobra. Hop, hop. Medyk. No i ty, paramedyk. Podejdź. Aha, musimy go najpierw paramedykiem zbadać, czy jest w stanie. Czy możemy go jeszcze wyciągnąć, coś takiego. Cholera wie, jak to działa. No powinien w ogóle, może już mu dać koń, jeszcze mu sztywniający w ogóle. W jakiej pozycji ta baba siedzi, czy cokolwiek w środku jest. Tutaj nogi, tak w ogóle odwrócone w tą stronę. Bo go zgniotło, no to. W sumie nie dziwię mu się. Albo w sumie. Zostaw ty go w środku. Tak, pomóż mi. No normalnie nie zdzierżę. Bierzcie go. Ty się rozłącz. Tak. Dawaj, sprawdź go. A, kamerki też nie ma, dlatego że po prostu nie jestem jeszcze w stanie, dlatego że no po prostu inaczej wyglądam niż zwykle teraz. Nie jest, że coś pofarbowałem i tak dalej, po prostu jestem chory i tyle. Czyli po chorobie, no ale strasznie kurde dziwnie wygląda. Wiecie, tam zaczerwione nosy i tak dalej, i tak dalej. To się nie nadaje wtedy na YouTube'a, kurczę. Tak, wyciągnij go. Jeszcze wjedź tam. Tak, tak. Możesz go zbadać. A bo ją. Czym ty jesteś? Chyba baba. No. Albo facet. Facet. Myślę, że baba. Bo się wpieprzyła pod tory, no to. Raczej pod pociąg. Takie tam żarciki, kurczę. Ci znowu ciepli, kurde, to postać do środka. Jezu. Cyk. Ej, z powrotem do szpitala. Mamy wyciągniętych. Elegancko. Nina, jedź! No i wszystko, 2000 zł dla nas przyszło. Dalej. Sealbrook i G-Wallets. Idziecie sobie stąd. Będzie ćwiczył. McDonald's dalej, kurde, piecze frytki. Jak to się dalej robi? Zaraz jak coś tam dostajemy. Co się w maju wydarzyło? Uratowaliśmy, mieliśmy misję ratunkową i gaszenie pożarów. Bardzo ładne. My uncle is a designer at a game studio and he'd like to come see your training sessions for some fire station simulator he's doing. Bla bla bla. Can I invite him over? Nie, Nowak. Dobra.
Nawak będzie szczęśliwy, a oni zrobią grę o straży pożarnej, kurczę. Tak powstał symulacja straży pożarnej. Nowa misja! Oil store fire! Sento this path. Dobra, fire engine. Mek. Water contain. I jedziemy. O kurde. Chyba pamiętam to. O kurde, to jest to. To kurde musi być obowiązkowo. O, jeszcze tak. Kurde tak. Kurde tak. Musimy, żeby wszyscy wysiadli. Proszę ciebie, abyś rozłożył coś dla mnie. A ja dam ci coś do ręki tutaj. Dobra. Ty również. Mac. I Mac. Musimy równocześnie zacząć gaść. Też prosimy cię, żeś się podłączył mi tutaj. Podejdź proszę tutaj. Ty nawet tutaj. Ty zaczniesz gasić to, ty zaczniesz gasić to. Ty rozłożysz mi to tu. Dobra. Również zaczniecie jednocześnie gasić. O właśnie, o to mi chodziło. Dobra. Tak. Nie wiem, czy dogasicie, czy to tą wodą. Water tank empty. Dobrze jest. Bardzo dobrze. Ty dogasisz to, ty dogasisz to i będzie szafa grać. I kurde malina, 2500 zł dla nas z powrotem. Więc co? Nowak się dalej uczy, ten też coś robi, ten... mikrofalowce tam podgrzewa sobie żarcie, jakieś hamburgery z Biedronki, pewnie za, nie wiem, 5 zł mamy tak kotlety, czy tam za 3 zł, 2 zł bułki i mamy, kurczę, normalnie hamburgerki. Dobra, dalej, zobaczymy się. Musimy przejść do następnego etapu. A kurde, 23 minuty, ale macie wyżerkę dzisiaj. No normalnie, strażaki. Mej, elegancko. Alarm. Gas pipe fire in the city center. Press to this path. Dobra, fire engine. Na pewno weźmiemy raz, dwa. Myk. I ambulans. Bo jak to jest rura z gazem, to no to tutaj nie ma przelewek, wiecie? Nie ma przelewek. Czy wysłałem tutaj pojazd bez załogi jakiś? Nie, wszyscy są mogli. Kurde, jedź tu. Dobra. Też policja ładnie zabezpieczyła nam miejsce. No, w ogóle ich... O, są tutaj jednak. Gdzie ty się pchasz? Czy tu jest jakaś baba, facet, coś co leży? Tu jest. Dobra. Myk. Cyk. Też. Zapraszam do podłączenia. Weź go tutaj gdzieś zabierz.
siadajcie. Cyk, 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 cyk. Tak, dalej tu. Myk. No, tak, rzuć go jak kotletem jakimś. Zacznij się nie łapie kota. Dobra, podłóż się. Uuu, nie zaznaczyło go. Tak, tak i tak. Dobra. Też musimy się rozłożyć po całym terenie. Ty też. Ty również. Każdy musi coś mieć do gaszenia. Kurde. I tu kurde gaś. Musi gasić to. Nie widzę nic przez ten dym. Halo, halo. Wszyscy coś gaszą. Jest okej. Dobra. Paramedyki. Wsadźcie go. W ogóle czemu lekarz, kurde, mi... Aha, ja wiem dlaczego nie pokazuje mi stanu. Lekarz źle nie opatrzył go dobrze. Dobra, mniejsza z tym. Zaufajmy, że jest wszystko ok. I wracasz do bazy. Treat and evacuate all victims. Czyj, opatrz i uratuj wszystkich rannych. 2000 zł dla nas. Woo! Misja wykonana. Na. Dobra, chyba teraz będzie ostatnia misja. Tak, dobrze się uczycie. Stand by. To jesteś zmęczony, widzę. Okej, jest okej. To wam musi odpocząć, bo on jest zmęczony. Ta. Boss, ripple newspaper. Too dangerous, tak. Ralph, stałeś bardzo silny. Już nie musisz tutaj siedzieć. Idź się uczyć teraz. Misja, alarm, camping fire, accident. Tutaj wpatrz. Dobra. Raz. Pyk. A ty, Nowak, zostajesz. Myk. O kurde. Jedźcie tutaj. Szybciorkiem. No i co zrobiliście, kurczę? Biwak był i biwaku nie ma. Mek. No i co? Mek. 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 Również musicie wszyscy razem zaatakować. To jest najlepsza taktyka. Wszyscy razem atakują. Dobra, zacznij gaszenie, to. Zacznij to. No, i widzę, że kurczę idzie gładko. Masełeczko. Ty co poradzisz? Już tam nic nie ma co się zapalić, ale... Tylko chodzi, że las po prostu się nie zahajczył, co? No, oni pewnie nadali nam sygnał SOS. No i co? Elegancko! No nie ma co 2500 zł za nic, no.
troszeczkę tam pogasiliśmy. Ej, Nowak, 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 Nowak. Czy ty już jesteś odpoczęty? Nowak, dobrze. To się lekturuj dalej. Ty, oni gadają. Co ty chcesz? Mind trace room. Boss, bla 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 bla, too dangerous, fuck you. Alejandro, level up. Co? O cholera, stary, ale ty jesteś wyćwiczony, idź stąd. Idź teraz naprawiaj pojazdy. New mission. Hand collision, bus and cargo truck. Dobra. Ambulans. Myk, myk. Dwóch nowych, jeden nowy z tym, ze starym. Myk, myk. Myk, myk. Dobra. Myk, myk. Bierzemy wszystkie, zaznaczamy. Wyruszamy dalej w drogę. Kurde, takie tereny jak z Breaking Bad. Kurde, pan White. Okej. Więc tak, najpierw pożar. Nie, to nie to. Tak, podłącz się, tam jakiś samolot, kurczę. Dobra, Gaś, a ty zajmij się tym rannym. Widzisz tak? No, tu widzę, gasisz. Chyba starczy wody, co? Starczy, spokojnie. No, Marina, nie ma co. W złym stanie jest. Weź to sprawdź, ten już ugaszony jest. Idź gotowo, patrz. Aha, określiłeś już go. Dobra, zabieramy się do roboty. Myk, 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 myk. Wytnij go stąd. Nie ma co czekać. Dobra. Jeszcze mu pomóż zapakować go do środka i odjeżdżamy stąd. Nie, co? Jedź. Przejdź dalej. Weź go wyciągnij, dobra. Dobra. Dobra.
zostało rozcięte. Wraca. Karetka, wraca, wraca. Kurde, w ogóle zderzenie czołowe jakieś było. Ładnie się rozkurczył. Dobra? Tu, pięknie. Proszę zabrać to. Być tam z nim. Kurczę, wyciągnij go. Czy wszystkich wyciągniesz naraz? Napraw go, naprawiłeś go. Bardzo dobrze, teraz idź na drugą stronę. Ty możesz się schować z powrotem. Ty to samo. Zwinta. Do szpitala, na obiegówkę. Ojej, czy ktoś umarł? Ho. Aha, jak to szybciej musimy go przetransportować, nie mogę go nawet opatrzeć. W takim stanie jest. Jeśli tak, dobra. Szybko, szybko, szybko. Szybciarkiem. Najszybciej. Nie mogę. O, nie mogę. Co teraz? Czy on umarł? Chyba, że tak to ma wyglądać, że muszę być w środku. Też nie mogę. Czyli coś się zbugowało, nie mogę tego wykonać do końca. Dobra, to skończymy tutaj. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do następnego razu. Rescue Heroes Every Day i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, cześć!